o jaką dotację lub preferencyjną pożyczkę ubiegałbym się, gdybym chciał założyć firmę remontowo-budowlaną. Z tej strony Jan Brac, to jest kanał BizPlaner o dotacjach i biznesie i zapraszam Cię na nową serię filmów, w których opowiem, które dotacje będą odpowiednie pod kątem branży, w której chcesz otworzyć firmę. Jak wiemy, popyt na usługi remontowo-budowlane uzależniony jest od koniunktury, pewnych programów rządowych czy oprocentowania kredytów hipotecznych. Natomiast w całym kraju specjaliści w tych branżach są wysoce poszukiwani. Nic dziwnego, że bardzo wiele z Was trafia do mnie z pytaniem, jakiej dotacji użyć, żeby wystartować biznes w branży remontowo-budowlanej. Ja na co dzień zajmuję się pozyskiwaniem dotacji preferencyjnych pożyczek, żeby spełniać Wasze marzenia o starcie Waszej firmy. I dzisiaj podzielę się moimi przemyśleniami, które będą stanowiły statystyczne odzwierciedlenie Waszych potrzeb w branży remontowo-budowlanej. Z reguły do startu działalności gospodarczej w tej branży potrzebujecie specjalistycznego wyposażenia. Bardzo często to ponad 80% Waszych potrzeb. Drugim elementem, który jest potrzebny w tej działalności, to przeważnie środek transportu. Można rozważyć zakup nowego lub używanego. Bardzo często też potrzebujecie nakładów na podstawowe materiały reklamowe, jakimi są ulotki, wizytówki, oklejenie pojazdu czy chociażby strona internetowa. I właśnie pod kątem tych kosztów porozmawiamy sobie, z czego najlepiej skorzystać. Zacznijmy od najbardziej popularnej dotacji, jaką jest dotacja z Urzędu Pracy. Jest to maksymalnie 42 tysiące złotych, ponieważ odpowiada to obecnie sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. To całkiem spory budżet, żeby otworzyć firmę z bardzo dobrym wyposażeniem. Jeżeli będziemy patrzyli pod kątem tych kryteriów, o których powiedziałem na początku, to sprzęt, maszyny, urządzenia możecie kupić bez żadnych limitów. W przypadku zakupu samochodu tutaj mogą wystąpić lokalne różnice. Co do zasady jest to koszt kwalifikowany, czyli taki dopuszczony do finansowania. Natomiast możesz spotkać w swoim urzędzie pracy informacje o ograniczeniu, na przykład procentowym lub kwotowym, albo rodzaju samochodu, który będzie finansowany, jak na przykład w Białymstoku, który finansuje raczej samochody dostawcze. Możesz też znaleźć całkowity zakaz finansowania środków transportu, jak chociażby w Warszawie. A tego dobrze przeanalizuj, biorąc pod uwagę czas, jakim otrzymasz to dofinansowanie i to, że większość maszyn, urządzeń kupicie z tego dofinansowania, jest to dobre rozwiązanie. Pamiętaj też o tym, że z reguły urzędy pracy pozwalają na 5-10% budżetu przekazać właśnie na reklamę w postaci tych elementów, które wymieniłem na początku filmu. Alternatywą dla Urzędu Pracy dla osób niepełnosprawnych będzie PFRON. Zasady są takie same. Jeżeli nie wiesz, jak znaleźć wytyczne dotyczące Twojego Urzędu Pracy i PFRON, napisz do mnie w komentarzu, z przyjemnością Ci pomogę. Natomiast co do zasady, wytyczne będą takie same w danym powiecie. Natomiast kwota, którą możesz się ubiegać, jest zdecydowanie wyższa i na chwilę obecną przekracza 100 tysięcy złotych. W obu tych przypadkach, czyli PFRON i Urząd Pracy, musisz też pamiętać, że Urzędy Pracy mogą obniżać maksymalne pułapy dotacji dla wnioskodawcy. Takim przykładem będzie chociażby Wrocław, gdzie maksymalnie na chwilę obecną możesz uzyskać 35 tysięcy złotych. Natomiast spora część urzędów pracy, jak chociażby Warszawa, pozwala Ci ubiegać się o 42 tysiące złotych, czyli maksimum, o które możesz się ubiegać, tak samo jak w przypadku PFRON. Czy wybrałbym dotację unijną dla branży budowlanej? Raczej nie, już tłumaczę Ci dlaczego. Dotacja unijna jest dotacją, w której masz środki na jednorazowe wydatki. Do tej pory było to w okolicach 23 tysięcy złotych. Tutaj już ten pułap jest zdecydowanie niższy i zdecydowanie mniej będziesz mógł sfinansować na poczet swojej firmy. Drugą część stanowią wydatki na koszty pokrywane co miesiąc, tak zwane koszty bieżące. Z reguły pozwalają na finansowanie od 6 do 12 miesięcy takich kosztów. I zastanówmy się, jakie koszty ma firma budowlana oprócz ZUS-u, księgowości i ewentualnie wydatków na paliwo. No właśnie, raczej niedużo. Przeważnie Wasz marketing skupia się na poleceniach, silnej rekomendacji i marce osobistej. Dlatego raczej nie rekomendowałbym tego dofinansowania, biorąc pod uwagę to, że będziesz czekał od 3 do 4 miesięcy na start własnej firmy, gdzie bez problemu w ciągu tych 3-4 miesięcy wyrobisz tą różnicę, ewentualną różnicę, otwierając działalność szybciej z dotacji z Urzędu Pracy lub PFRON, jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną. Dotacja z lokalnych grup działania. Tak, ale nie dla wszystkich i już tłumaczę Ci dlaczego. Jeżeli chcesz sfinansować nakłady swojej firmy do nawet 100 tysięcy złotych, to tak, jest to rozwiązanie dla Ciebie.
Możesz kupić nawet samochód dostawczy, to w całym kraju. Natomiast musisz pamiętać, że pozwala to tylko na finansowanie nowych rzeczy i samochodów. W przypadku samochodów mówimy o takich, które nie są jeszcze zarejestrowane. Przy obecnym wzroście cen wyposażenia samochodów bardzo ciężko zmieścić się w budżecie 100 tysięcy złotych, a musisz pamiętać o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Tej działalności nie otworzysz z dnia na dzień. Niestety, ale z reguły okres oczekiwania na dofinansowanie to między 6 a 9 miesięcy. Natomiast jeżeli pracujesz, to jest to świetne rozwiązanie. Jeżeli nie masz noża na gardle, chcesz otworzyć firmę właśnie w tej branży, to właśnie lokalna grupa działania pozwoli Ci połączyć pracę na etat i otwieranie własnej działalności gospodarczej. Jest to rozwiązanie, które raczej rekomenduję, ale tylko dla osób, które mają pracę, chcą założyć działalność gospodarczą w dłuższej perspektywie i potrzebują raczej specjalistycznego sprzętu, żeby sfinansować start swojej działalności gospodarczej. Ostatnim rozwiązaniem, którego na pewno nie rekomenduję każdej osobie, każdemu nowemu przedsiębiorcy, jest preferencyjna pożyczka wsparcie w starcie. Na chwilę obecną jest to oprocentowanie poniżej 2 punktów procentowych. Możesz ubiegać się o ponad 140 tysięcy złotych bardzo nisko oprocentowanej pożyczki, którą oddajesz aż w 7 lat. Co więcej, w pierwszym roku możesz wziąć karencję w spłacie. Natomiast musisz być świadomy, że te środki trzeba oddać. Tą pożyczkę możesz wydać zarówno na koszty bieżące, które będziesz pokrywał w pierwszych 6 miesiącach, jak i koszty jednorazowe. Co więcej, jest to jedyne dofinansowanie, tylko że zwrotne, które pozwoli Ci sfinansować wkład własny w leasing. To rozwiązanie rekomenduję wyłącznie osobom, które mają dobrze sprawdzoną branżę, potrzebują wysoce specjalistycznego sprzętu, niekoniecznie nowego, ponieważ można kupować sprzęt używany, i mają już pierwsze duże zlecenia. Pozwoli Ci to na sfinansowanie wszystkich narzędzi, niektórych kosztów bieżących. Natomiast pamiętaj, że po pierwsze musisz to zabezpieczyć odpowiednio, z reguły nieruchomością, wolną od zapisów hipotecznych. A po drugie musisz w ciągu tych 7 lat oddać te środki. Natomiast zestawiając je z komercyjnymi pożyczkami czy kredytami, jest to bardzo tanie finansowanie. 7 do 10 razy tańsze niż kredyt czy pożyczka komercyjna. Jestem ciekawy, czego Ty potrzebujesz do startu swojej działalności gospodarczej. Napisz mi w komentarzu. Będę wdzięczny także za łapkę w górę i subskrypcję mojego kanału. Nie wiem dlaczego, ale ponad 90% osób, która ogląda, komentuje moje filmy i lajkuje, nie zostawia subskrypcji. To duży błąd. Zrób to i bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami, które pomogą wystartować Twój biznes. Natomiast jeżeli nie wiesz, jakie finansowanie będzie odpowiednie dla Ciebie, Twojej branży, Twojego pomysłu i lokalizacji, możesz też napisać do mnie. Zawodowo zajmuję się pozyskiwaniem dotacji i preferencyjnych pożyczek, które spełniają Wasze marzenia o starcie firmy. To był Jan Brac, kanał BizPlaner. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!